krzyż, bo to są chrześcijanie i ten krzyż jest im bliski, jest im Biblia. No i to one są bardzo pracowite i bardzo religijne i poza tym chodzi do kościoła z góra przy różnicy poziomów 800 metrów. No i to znów Etiopia, domy monolityczne, znaczy nie budowane, a rzeźbione w skale. W trzech miejscach na święcie coś takiego jest. No i to jest mamusia mojego przyjaciela. Jesteśmy w chacie jedyne przedmioty, które ja znam z życia normalnego, to są filiżanki fajansowe. Przygotowanie kawy jest bardzo zawiłe, bardzo trudne i naprawdę jej pić nie można, bo ona jest bardzo mocna i od razu człowieka brzuch troszkę boli. Pan też robi mi pokaz, jak się orze, tutaj tkają materiał, jesteś na takich warsztatach tka. I to są już, wyjeżdżam z gór i z pewnej odległości pokazujesz, że to są takie ładne. No bardzo fajne są wioski murzyńskie, tam taka była ciekawa wioska, tutaj żaglówka na Nilu, w Chartumie. Ja byłem tam poduszkowcem, mój poduszkowiec kosztował 96 tysięcy dolarów, a ten jacht, który widzieliśmy, kosztował 2 dolary pewnie. No i tam są bardzo ciekawe plemiona, to są Hamerowie i mnie to szokuje, że te panie są chyba, to jest reprezentacja świata, jeżeli chodzi o piusy. Najpiękniejsze. I mają wspaniałe ciało. Wspaniałe, równiutkie ciało. No i w jaki sposób? Pytam się, czy mają mydło fa. Nie mają mydła fa. Nieraz złośliwi mówią, że może właśnie dlatego. Więc weźcie to pod uwagę. No i ja się różnymi rzeczami interesowałem, tak jak wam pokazywałem, lodowcami, zwierzątkami, ale później właściwie to najbardziej interesowałem kobietami, ale chyba mi tego za złe nie bierzecie. Najczęściej lubię fotografować kobiety z małym dzieckiem. Jest to jeszcze ładniejsze niż kobieta, ale i kobiety. No i te kobiety są na Tahiti. Ja myślałem, że będę oglądał takie dziewczyny. Bardzo rzadko je oglądałem, najczęściej tylko w hotelu. A jak na ulicy mnie panienki zaczepiały, to okazywało się, że to Ukrainki. Także ten świat taki jest dziwny. No i tam była dziewczyna z Indii, to jest z Afryki Zachodniej. Ja bardzo lubię Afrykę i bardzo chętnie podróżuję po Afryce. Jak pierwszy raz widziałem kobietę topless, to robiłem z tego sensację. Ułożyłem przed dziurą w płocie wszystkie swoje aparaty, fotografowałem, a ona pokazuje mi znak ręką, poczekaj. No więc ja poczekałem. Ona wyniosła dziecko i wtedy pozwoliła się fotografować. I ja wtedy zrozumiałem, że ta piersi jest nie dla mnie, a dla tego dziecka. I do dzisiaj o tym wiem, już nigdy nie przeżyłem takiej sensacji jak wtedy. Ale w Afryce też takie kobiety są, prawda? To w Kairze fotografowała. No i Indie, w których się nauczyłem, że miejsce święte to nie jest to miejsce, gdzie jest olbrzymia świątynia, a jest, gdzie jest olbrzymia ilość ludzi modlących się. No i tutaj byłem w takim miasteczku, które miało 120 tysięcy ludzi, a w uroczystości brało udział 5 milionów. No to jest straszny szum, straszny huk i tydzień ja tam wytrzymałem i po tygodniu pojechałem na pustynię, żeby się trochę uspokoić. Tam była lasa i dziewczyny z lasy, też prześliczne, prawda, więc to jest, ale inne, zupełnie inne. Przez Tybet przejeżdżałem bardzo wcześnie i to jest Merowe, to znaczy piask, nie wiem czy ktoś tutaj zna, może zna Meroe, to jest cesarstwo Meroe, tutaj jest wielkie Zimbabwe, budowla wewnątrz Afryki. Wewnątrz Afryki, o której już Europejczycy wiedzieli, to ona była sensacją, bo nikt sobie nie wyobrażał, że mogli to musieli zrobić. No i coś, co znamy, Sfinks i piramidy, a to są piramidy w Ameryce. I to robiłem już w tym roku, w styczniu. Także to na tym chciałem tą moją przygodę ze światem pokazać, a tutaj wracam. No i to są zdjęcia z Mazur, które bardzo lubię. Często jestem, zawsze jestem na Mazurach i fotografuję. Dzięki temu, że jestem w różnych okresach, to widzę takie zdjęcia, takie sytuacje, których rzadko się widzi, zaloty
łabędzie i te małe łabądki, które jadą na matce, jakieś małe zwierzątka. Mam ograniczenie, bo jestem z psem, więc ten pies troszeczkę wystrasza mi przyrodę, ale jakoś mi się to udaje. No jest to taka, pewnie bez tego ostatniego pokazu, to nie byłaby moja przygoda ze światem pełna. Bo ja nigdy nie wiem, czy mi się to tutaj bardziej podoba, czy bardziej tam mi się podoba i czy ja przypadkiem nie jeździłem po świecie dlatego, żeby być wzruszonym wtedy, kiedy jestem nad jakąś rzeką Wisłą, prawda? Teraz z paru rzeczy będziesz musiał się jednak wytłumaczyć, bo tak patrząc na tą prezentację, całe twoje życie podróżnicze, jesteś rozpięty między biegunami, przynajmniej biegunami ciepła i zimna. Skąd pomysł na Antarktydę? Lubisz zimno? Mnie się wydawało, że świat jest ciekawy ten, w którym nie było człowieka. I te przestrzenie, na których nie było człowieka i człowiek tam nie ingerował, wydawały mi się najważniejsze. No i przestałem takie młodzieńcze moje życie, czytając książki podróżnicze, wtedy jakoś zainteresowanie tymi książkami chyba było bardzo duże. Marzyłem o wyprawie polarnej, wyprawie na Antarktydę. No i nawet tutaj odegrało to pewną rolę w mojej rodzinie, bo w momencie, kiedy znalazłem sobie żonę i się pobieraliśmy, to powiedziałem jej, słuchaj, ale jak mi się trafi okazja wyjazdu na Antarktydę, to na pewno wyjadę. No i to była taka sytuacja, że mam telefon do domu. Rysiek, ty zawsze chciałeś pojechać na Antarktydę. Jak chcesz, to możesz pojechać. Ja mówię, kiedy? Za 3 dni. Więc ja mówię, jadę. Pełna akceptacja, tak? I była pełna akceptacja. Z tych 3 dni zrobił się miesiąc, czy więcej nawet. I ja mogłem się dobrze do tego przygotować, bo to ja miałem tam robić jakieś badania. I problem był taki, że Nie usłyszałem. Musiałem przygotować eksperyment. No i do eksperymentu była potrzebna teoria, dlatego że ja badałem jonosferę. I najczęściej moi koledzy albo byli do tego dobrzy, albo do tego. Ja byłem teoretykiem, fizykiem. I w związku z tym teoria była dla mnie łatwa, a wszyscy wiedzieli, że przyrządy się mnie boją. Bo jak robiliśmy jakieś ćwiczenia z fizyki, to wszystkie moje koleżanki korzystały z tego, że ja jestem, jak ja spojrzałem, to przyrząd zaczynał dobrze działać. No i dlatego mi się to udało.